Tomasz Babiloński, z którym współpracujesz od wielu, wielu lat, mówi, że już na początku kariery zawodowej zapowiadałeś, że będziesz walczył o Mistrzostwo Świata i wierzyłeś w to, że je zdobędziesz. Skąd ty miałeś od samego początku tej kariery zawodowej taką wiarę w siebie? No ja myślę, że każdy z zawodników, który zaczyna gdzieś tam, przychodzi na boks zawodowy, to marzy, wierzy, że będzie boksował kiedyś o Mistrzostwo Świata. No i ja akurat tego dokonałem, że doszłem do tego celu. Także, no ale nie jeden ja, nie jedyny, także jest jeszcze paru chłopaków u nas w grupie i mam nadzieję, że każdy gdzieś tam zaboksuje jakieś mistrzostwo i dojdzie do tej walki. Mistrzem świata jesteś już od roku. Jak bardzo przez ten czas, przez ten rok zmieniło się twoje życie? Chodzi o wywiady? Bardzo dużo. Przyzwyczaiłeś się do tego zainteresowania medialnego? Tak, przyzwyczajony jestem, także no miłe uczucie jest, całkiem inaczej, tak. To jest coś niesamowitego, no właśnie jak mówiłeś, przychodzisz na boks zawodowy, marzysz o Mistrzostwie Świata i to się spełnia, także warto wierzyć w te swoje marzenia, bo jednak się mogą spełnić, tylko trzeba dużo wyrzeczeń, dużo pracy. No i wtedy dojdziesz do celu. A jeżeli chodzi o rozpoznawalność na ulicy, bo wyobrażam sobie, że na przykład jak jesteś w Wałczu, to pewnie ciężko przejść ulicą spokojnie. Nie, no w Wałczu to ludzie mnie znają no, od początku, tam mieszkam od urodzenia, także dla nich to jest standard, że jestem po prostu, no cieszę się, że jestem taką dumą Wałcza, twarzą, tak, że zawsze promuję Wałcz, no ale normalnie się zachowują, no to dla nich to nic nowego. A tu w Warszawie często cię zaczepiają ludzie na ulicach? W Warszawie nie za bardzo, tak częściej gdzieś tam w jakichś innych miastach, jak gdzieś jestem, także w Warszawie jest parę osób, że tam zaczepi, zawsze pogratuluje czy coś i życzę powodzenia przed następnymi pojedynkami. Panie trenerze, pan już od wielu lat jest szkoleniowcem w grupie Sferis Knockout Promotions. Jak z perspektywy tych lat, jak z perspektywy czasu postrzega pan postępy, które zrobił Krzysztof Głowacki? Jest to na pewno inny zawodnik niż wtedy, kiedy przyszedł do nas. On jest innym zawodnikiem niż 3 lata temu, on jest innym zawodnikiem niż rok temu, kiedy zdobywał ten pas. Ciężko pracuje, wierzę, to co Krzysiek powiedział, marzenie. Jak ktoś nie marzy o pasie, to mistrzem nie zostanie. Jest marzenie, potem stawianie celu i potem wykonanie tego celu. Jak ktoś nie postawi sobie cel, że będzie mistrzem świata i zrobi wszystko, co od niego jest możliwe, i do tego jeszcze szczęście, to jest nieosiągalne po prostu. Krzysztof oprócz marzenia, oprócz tego celu, bardzo ciężko potrafił pracować i został tym mistrzem. Tak. I ta ciężka praca do tego doprowadziła. Pan czuje się dla niego trenerem, ale też wychowawcą, tak? Jestem trenerem. Moje po prostu pojęcie trenera właśnie składa się z takich rzeczy, z różnych rzeczy, tak? Niektórzy nazywają, dokładają jakieś teorie. Po prostu widzę, to jest moje pojęcie pracy trenera. Przytoczę pana cytat z wywiadu dla Przeglądu Sportowego. Powiedział pan, Głowacki był absolutnie niewykorzystanym talentem. Zawsze go broniłem. Dzięki kilku moim decyzjom dzisiaj jest mistrzem świata. Jakie decyzje miał pan na myśli? Nie chciałbym o tym mówić, bo to są sprawy wewnątrz grupy. Krzysztof, bez trenera Łapina nie byłoby tego Mistrzostwa Świata? Myślę, że nie byłoby właśnie, bo trener tutaj wie jak naprawdę do mnie podejść, jak mam nieraz chwilę załamania czy coś, zawsze wie, kiedy gdzieś mi tam odpuścić, kiedy przycisnąć, kiedy coś powiedzieć dobrego, także dziękuję mu za to zawsze. Jest niesamowitym dla mnie, jest trenerem numer jeden. Ty w zeszłym roku zdobyłeś Mistrzostwo Świata w wadze junior ciężkiej. W styczniu po raz pierwszy w swojej karierze zawodowej o Mistrzostwo Świata w wagi ciężkiej walczył twój przyjaciel Artur Szpilka. Jak ty postrzegasz jego postawę w walce z Deontayem Wilderem? No dobrze chodził. Pierwsze rundy, 6 rund niesamowicie chodził. Artur był poza zasięgiem. Wiadomo, że miał te problemy tam z ręką, tą lewą, nie mógł uderzyć mocno, także to gdzieś też mu się działo w tej głowie. No ale teraz już wrócił całkowicie zdrowy, no mówi, że nic go nie boli, także trzymam za niego kciuki i mam nadzieję, że zdobędzie pas. Pan, panie trenerze, przez kilka lat szkolił Artura Szpilkę tutaj w Knockout Gymie. Proszę powiedzieć, jak pan postrzega jego sportowe postępy w ostatnich latach i również jego postawę w tej walce z Wilderem? Artur bardzo ciężko pracuje na sali. Odwiedziliśmy z Andrzejem Wawrzykiem go w Stanach. Ma mądrego, bardzo dobrego trenera, ma dobre warunki tam stworzone przez grupę zresztą Knockout Promotions pomiędzy innymi.
On tam żyje tylko salą. On nic poza salą tam nie widzi. On mieszkanie, samochód, sala, mieszkanie, tyle. Jedzenie, nic więcej. I bardzo ciężko pracuje i na pewno się rozwija. Jego ruchy zrobiły się płynniejsze. Troszeczkę się w obronie zrobił się pewniejszy, tak? W tej walce, no tak jak Krzysztof powiedział, no troszeczkę jak stanął, to był łatwiejszym celem dla Wendera, natomiast wcześniej absolutnie niewygodny przeciwnik dla mistrza świata z szansą na zwycięstwo, tak? Czy ta ręka jakby byłaby sprawna, co by się działo, trudno powiedzieć teraz. Na pewno był jednym z najbardziej trudnych przeciwników dla Wildera, niespodziewanie dla wszystkich, tak? Także, żeby tą drogą szedł, żeby dalej się poświęcał w taki sposób, to można z niego zrobić mistrza. A żałuje pan trochę, że po zwycięstwie z Tomaszem Adamkiem Artur podjął taką decyzję o wyjeździe do Stanów i o kontynuowaniu swojej kariery już za oceanem? Nie, już nie żałuję. Nie, tak się stało. Życie toczy się dalej. Kibicuję mu, tak jak każdemu chłopakowi, który tu trenował. Wierzy pan, że Artur w przyszłości sięgnie po to Mistrzostwo Świata w wadze ciężkiej? Co do tej pory nie udało się nigdy żadnemu Polakowi? Nie mam pojęcia. Krzysztof Oleksandr Usyk mówi, że w boksie najgorsze są obozy przygotowawcze, te okresy, kiedy wyjeżdża się na wiele, wiele tygodni albo i miesięcy, jest się odciętym od swojej rodziny. Ty podobnie do tego podchodzisz? To stanowi dla ciebie jakiś problem? No wiadomo, że zawsze jest obóz bardzo ciężki, tak, przed każdą walką, także no, rundy sparingowe, tu wszystko gdzieś tam w głowie siedzi właśnie, że już ma się tego nieraz dosyć, także no ale później się wychodzi do walki, jest się szczęśliwym, że jednak się przepracowało i później jest czas na rodzinę, na wszystko. Chyba, że obóz jest w pięknym miejscu, na przykład w Zakopanem, w Tatrach, gdzie jeździcie regularnie. Ostatnio też byliście na takim obozie. Podoba ci się takie wbieganie na szczyty, na Giewont, na Kasprowy Werch? Jak najbardziej. No, ogólnie nie lubię biegać, ale po górach naprawdę mamy piękne widoki, krajobrazy. Można sobie zwiedzać, także zwiedzać no, przy zmęczeniu. No, ciężko zwiedzać jest. Nieraz zwiedzam przede wszystkim, kto idzie przede mną, łydki. Także, no ale fajnie to jest, fajnie pobiegać po naszych Tatrach, naprawdę bardzo pięknie. Na samej górze nie jest zadowolony i bardzo często, nie wygląda. Dopiero po zejściu jest satysfakcja. Tak, nie, no na górze już jestem zadowolony, że już koniec biegu. Ale robicie to w dodatku w kamizelkach o wadze 10 kg. To są najlepsze takie treningi kondycyjne, wbieganie jeszcze z dodatkowym obciążeniem na szczyty, panie trenerze? Nie robimy to często, zrobiliśmy na jednym zgrupowaniu takie coś. Tak, to było dobre, ale też nie zawsze to robimy, bo oprócz tego jest trening wcześniej o 7 rano i na przykład jest trening potem bardzo ciężki na przykład o 18, tak? I te kamizelki jednak nie pozwalałyby podjąć takiego wysiłku, bo to jest wysiłek straszny po prostu. Krzysztof, to na koniec akcent prywatny. Ty zostałeś ojcem bardzo szybko, bo w wieku 18 lat wtedy urodziła się twoja pierwsza córka. Czy to było coś, co zmieniło ciebie jako człowieka, pozwoliło ci dojrzeć? No na pewno gdzieś tam dojrzałem dużo szybciej, no jak już przyszła córka na świat, także już musiałem się zająć czymś, żeby właśnie zarabiać na rodzinę. Także gdzieś tam człowiek całkiem w głowie, odmieniło się życie, przekręciło się o 360 stopni, także... Ale jestem szczęśliwy, jestem dumny, że mam taką córkę teraz, druga córeczka w drodze, także super. No właśnie, druga córeczka w drodze, ona urodzi się bardzo szybko, bo w ciągu półtora tygodnia, także można powiedzieć, że za chwilę, pod koniec września będziesz miał na koncie dwie udane obrony pasa mistrzowskiego i dwie córeczki. Dokładnie, także dwie córeczki, dwie obrony, coś pięknego. Panowie, bardzo dziękuję wam za rozmowę, za poświęcony czas. Dziękuję bardzo. Moimi rozmówcami w programie Sektor Gości byli dzisiaj mistrz świata WBO w wadze junior ciężkiej Krzysztof Głowacki i jego trener Fiodor Łapin.